Oliwier Hermanowski, witam serdecznie. Zadowolony? Witam wszystkich, zadowolony. Ciężki pojedynek. Ciężki pojedynek, bliski, ale tutaj sędziowie na klikerach przeklikali i większa chyba ilość ciosów zadecydowała o mojej wygranej. Tak się dowiedziałem, także zadowolony ze zwycięstwa. Przebieg walki jeszcze troszeczkę mógł być inny, inaczej sobie planowaliśmy to i na treningach robiliśmy co innego. Zabrakło tam pewnych elementów, ale udało się i zadowolony jestem. Jeśli chodzi o samą taktykę, co nie zagrało, że mówisz, że do końca nie udało się zrealizować? No jakby tutaj większa mobilność miała być z mojej strony i lewa ręka miała więcej pracować i prawego też trochę zabrakło. Gdzieś tam trzecia runda bardziej się odpaliłem i taka większa bitka poszła i tak bardziej powinien wyglądać ten pojedynek. Może trochę pierwsze dwie rundy za bardzo zapobiegawczo, zbyt luźno zawalczyłem. Jeśli chodzi o rywala, to wkurzony tu był, latał i krzyczał o zmianie werdyktu, gdzieś niezadowolony, ale to nie trudno zrozumieć, każdy kto przegrywa na punkty gdzieś zawsze uważa, że to on jednak powinien wygrać. Mówię, no z tego co tam się dowiedziałem, to sędziowie na klikerach jakby tam przeklikali, że większa ilość osób była z mojej strony i to zauważyło o zwycięstwie, także no... Ja jestem zadowolony, rywal wiadomo jak to bywa po wygranej na punktach, tak jak na odprawie powiedział nam tutaj właściciel Artur. Jeżeli chce ktoś wygrać konkretnie, no to musi zrobić to przed czasem, wtedy nie będzie problemów o punkty, o liczenie i tyle. Czyli nie zostawiajcie niczego w rękach sędziów. Nie zostawiamy niczego w rękach sędziów, wtedy nie będzie niedomówień. Teraz tak, to walka w cageboxingu, a ty... tak naprawdę chyba bardziej w uniwersalnych formułach chcesz walczyć. No jakby no, nie ukrywam, tutaj moją domeną zawsze były ręce, właśnie tutaj chciałem na cageboxingu zawalczyć. Wcześniej walczyłem w krowym sporcie w K1, no i jak będzie tutaj szansa, to będę mieszał. Już Łukasz Głowacki z krowego sportu kontaktował się ze mną, że krowy sport ma odbyć się w lutym i tam już mam też walkę zaklepaną, także będę tutaj mieszał pomiędzy tym K1, a jeżeli Artur tutaj będzie zadowolony i będzie chciał, żebym w cageboxingu u niego na FST występował, no to będę sobie mieszał cageboxing na FST z tym krowym sportem Łukasza Głowackiego. Podziękowania dla kogo? Podziękowania dla moich sponsorów, dla moich kibiców, dla mojej dziewczyny, że tutaj mnie wspierała przez przygotowania i dla mojego synka małego Leonka. Jeszcze jest za mały, żeby wiedzieć co się działo, ale kiedyś tata pokaże mu walkę. To w takim razie gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy za dzisiaj, za wygraną. Ważne, bo to zwycięstwo miejscowego zawodnika. Tak. Dzięki bardzo, dzięki wszystkim, że oglądaliście galę i dopingowaliście i że wygrywa prawdziwy sport. Dziękuję bardzo. Dzięki.